historia politycznie dwa razy trochę nowej brygada powstała w 1941 roku w Anglii. Do akcji poszła w roku 1944. Wskazaliśmy pod Arnhem w Holandii, zamiast w Polsce na Warszawę. Akcja się skończyła dla nas nieszczęśliwie. Nie tylko, żeśmy odnieśli my klęskę, ale straciliśmy naszego dowódcę, który był niemożliwy sposób po prostu odsunięty z dowództwa brygady. To, co miałem powiedzieć. Moje nazwisko jest Wiesław Dudczak. Byłem w brygadzie spadochronowej w pierwszym batalionie i walczyliśmy pod Arnhem w marcu 23, we wrześniu, przepraszam, 1944 roku. Walka ta nie była niekorzystną dla nas. Po powrocie do Anglii byłem przeszkolony do plutonu żandarmerii, gdzie w żandarmerii skończyłem swoją karierę wojskową w 1947 roku. Ale brygada spadochronowa to była jedna jednostka, która podlegała generałowi Sikorskiemu. On do jego dyspozycji było. Mieliśmy skakać w Polsce, kiedy było powstanie warszawskie, na co jednak Anglicy się kompletnie nie zgodzili. Także częściowo planowaliśmy głodówkę, ale w wojsku rozkazem głodówka nie nastąpiła. To wszystko, co ja mogę powiedzieć. Dzień dzisiejszy jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy polegli na różnych polach walk lub zmarli, nie docierając do naszej wolnej Polski. W dzisiejszym programie jest złożenie wieńca przez PSPK numer 15. Teraz poproszę kolegę Witkowskiego o krótkie przemówienie na temat dzisiejszego dnia. Stajemy znowu, jak w latach poprzednich, przed pomnikiem polskiego żołnierza, który odmówił powrotu do zniewolonej ojczyzny przez Rosję w 1945 roku, ażeby oddać hołd zmarłym i poległym, ale pochowanych na cmentarzu Mary Hill. Nie sposób wyliczyć wszystkich na cmentarzy, nie sposób wyliczyć, gdzie spoczywają nasi rodacy, gdyż nie posiadamy wystarczającej dokumentacji w tej chwili. Wiemy i pamiętać musimy o bezkresach Rosji. Tam Polaków zginęło najwięcej. Nie sposób wyliczyć wszystkich miejsc zsyłki, a przecież ludzie umierali w czasie transportu, a wtedy nie było możliwości stawiania krzyża ani odznaczenia mogił, czy też zarejestrować pogrzeby. Szanowni weterani i drodzy rodacy, zebraliśmy się tutaj w Ameryce, w Chicago, w maju 2002 roku przy polskim pomniku na apel poległych Polaków, ażeby uszanować pamięć naszych poległych i zmarłych, dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego, członków patriotycznych organizacji i samotnie walczących o wolność i niepodległość naszej Polski. Czynimy to wraz z Amerykanami w dzień wieńczenia grobów, w Memorial Day. Raz jeszcze, obecni tu, oddajemy hołd. Teraz przychodzimy do apelu poległych i zmarłych. Za marszałka Józefa Piłsudskiego, za generałów Władysława Sikorskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Władysława Andersa, Tadeusza Burkomorowskiego. Wszyscy powtarzają, zmarli w służbie ojczyzny. Strzelków Armii Krajowej polegli na polu chwały. Generał Emil Fieldorf, pseudonim Nil. Generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek.
generał Stefan Rowecki, pseudonim Grób, zmarli w drodze do ojczyzny. Podchorąży inżynier Witold Jastrzębski, pseudonim Daberko, Helena Podkuń, pseudonim Lena i Marian Jarosz. Cześć ich pamięci. Związek Sybiraku. Za wolność ojczyzny zaginęli na nieludzkiej ziemi Syberii Kazimierz Kupriańczyk, Jan Kupriańczyk, Stanisław Kupriańczyk. Cześć ich pamięci. Zmarli w drodze do ojczyzny, byli zesłańcy na nieludzką ziemię Syberii. Diakon Stefan Stańczak, Stanisław Dobrzycki, Janina Sosnowska. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Kuczewski Tadeusz, Zjawin Władysław, Paulski Bolesław. Zmarli w drodze do Polski. Prochowski Robert, Rolnicki Franciszek, Szczęsny Stefan. Cześć ich pamięci. Proszę Państwa, Związek Polski Spadochroniarzy apel poległych. Witamy polskich działaczy w mundurach Armii Polskiej na zachodzie w Anglii. Proszę wystąpić. Dzięki polskiej telewizji, kanał 28, spadkobiercy, nasze młode lata. Nasze młode lata. Wystąpić, proszę. Poproszę o złożenie wieńca prezesa największej polskiej organizacji, jakim jest Związek Narodowy Polski, pana Edwarda Moskala i pana Kazimierza Musielaka. Szanowni weterani, szanowni państwo, stojąc tu na tym cmentarzu, jakie my mamy myśli, co nasze weterani przeszli, gnębienie, trudne czasy, walczyli o to wolną i niepodległą Polską. Zawsze marzyli, że pójdą nazad do swojej Polski, ale takie losy nie pozwolili. Jak się patrzymy na tą Polską dzisiaj, to się musimy się zapytać, czy jest ta wolna Polska, której oni walczyli za tą. Do pewnego stopnia tak, ale że jeszcze praca jeszcze nasza nie jest zakończona. Może nie będą dalsze wojny, broń Boże, ale że praca, walczając niektóre inne podejścia zniszczyć Polską, to pozostaje dla nas jeszcze dalej. Nasza praca jeszcze nie skończona i dalej musimy się z nimi załatwiać. Niech Bóg im da lekką ziemię i brać pocieszenie o modlitwę, o tą wolną i niepodległą Polską. Walka jeszcze się nie skończyła. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi za przemówienie.